Cześć kochani, witam Was serdecznie z rana, jest środek tygodnia, ja jestem przed pracą, jestem taka jeszcze niewyspana, opuchnięta, potrzebuję kawy i przychodzę do Was z moim porannym makijażem, takim makijażem do pracy, jaki ostatnio wykonuję. Nowością w tym makijażu będzie podkład, którego użyję, no to nie będzie pierwsze użycie, a pokażę Wam podkład mineralny marki Annabelle Minerals, ja mam go w odcieniu Golden Fe i to jest mineralny podkład rozświetlający. Wam podlinkuję oczywiście wszystkie kosmetyki, o których dzisiaj mówię. Także bez dłuższego przeciągania, chociaż przeciągnąć to by mi się przydało. Jest godzina 7:15, także ja Wam zrobię taki przynajmniej powiedzmy, nie wiem, 8-godzinny test. Pokażę Wam, jak te kosmetyki się na mojej skórze utrzymują. No i zaczynam od bazy marki MAC. To baza, tak jak mówię, jeszcze śpię, Oil Control Lotion i te bazy opłaca się o wiele bardziej kupić w mniejszym pakowaniu o pojemności 30 ml, ponieważ wychodzą fajniej niż te duże, pełnowymiarowe. Biorę dosłownie taką ilość, może nawet troszkę za dużo i ja rozprowadzam tą bazę głównie w strefie T. Pokażę Wam na koniec kosmetyk, którym utrwalam swój makijaż i on naprawdę potrafi mi się utrzymać przez 12 godzin w bardzo dobrym stanie i zamówiłam kolejne opakowanie, bo na pewno będzie mi potrzebne. No i bazę pozostawiam na chwilę, niech się wchłonie. Ja sobie może tutaj trochę siorbnę mojej kawy, co jest dziwne. Jest połowa maja, my byliśmy jeszcze wczoraj z psami na spacerze i było trochę zimno i poszłam w samej bluzie i dzisiaj wstałam rano i po prostu czuję, że mnie gardło boli, także w Polsce macie po 20 parę stopni, a mamy po 12 wieczorami, więc nie jest zbyt ciekawie. Jak możecie zauważyć, jeśli chodzi o stan mojej skóry, to znowu poszerzyły mi się te takie moje plamy pod oczami. Wygląda teraz to jak znaczek Nike, taka trochę się właśnie łyżwa tutaj zrobiła w tym miejscu. Na żywo wygląda to trochę intensywniej niż w aparacie. Oraz ta plama jest tutaj. Teraz tutaj, w tym miejscu się zrobiła, no to mówiłam, wcześniej tego nie miałam. No i też tutaj w tych, jak to się nazywa? Lwich zmarszczkach też mi się trochę takie dyskoloracje porobiły, więc muszę się mieć po troszkę chyba mocniejsze kosmetyki. Używałam jeszcze wcześniej bazy z MAC-a w takiej niewielkiej ilości. To jest ta baza z SPF 50, którą używam teraz. Dzisiaj będzie raczej małe nasłonecznienie, ale też wolę tą bazę stosować, ponieważ w okresie takim wiosenno-letnim częściej po prostu te plamy mi się poszerzają, bardziej pokazują, aby ten pigment jest trochę mocniejszy, ale dobry korektor i po sprawie. Mówiąc o dobrym korektorze, czekajcie, bo tutaj jeden jest na wykończeniu, to jest ten. Mam korektory z marki Make Up Revolution w odcieniu C3 oraz C4. Pokażę Wam teraz kolory koło siebie, jak wyglądają. Tej trójki już praktycznie nie ma, więc ten słoucz może być trochę lichy. Już tak zrobię, że biorę kolejne opakowanie, bo tutaj bez sensu grzebać w pustym opakowaniu. Mam wrażenie, że odcień C4 jest trochę mniej kryjący, przynajmniej nałożony na twarz, tak wygląda. Tu jest C3, obok jest C4, jak widzicie C3 jest bardziej żółty, C4 jest taki brzoskwiniowy, bardzo ładnie wygląda tutaj w wewnętrznym kąciku, ale ja dzisiaj chcę go nałożyć na całą twarz, bo chcę Wam pokazać, jak on wygląda. Odcień C4 wygląda w tym miejscu, gdzie po prostu chciałabym mieć większe krycie, czyli tutaj i w tych lwich zmarszczkach. Używam tego korektora teraz, od razu po bazie, ponieważ będę używała pudru mineralnego, sypkiego, więc to jest jedyny moment, kiedy mogę użyć tego produktu. I ja zauważyłam, że właśnie ta C4 jest mniej napigmentowana, ma mniejsze krycie i lepiej jest ją wklepać niż porozcierać. Nie wiem, dziwne to jest trochę dla mnie, że jeden kosmetyk ma dwie różne formuły, no bo ta jest też, mam wrażenie, zdecydowanie bardziej rzadka. No i tutaj od razu rozsmarowuję to pod moimi oczami, które są opuchnięte, a powiedzmy sobie szczerze, że jeśli jesteśmy niewyspane, to ta okolica pod oczami ma chyba największe znaczenie, bo ja nieraz słyszę, że z rana, o, masz taką wyspaną i wypoczętą, a ja spałam czasem po 3-4 godziny, jeszcze się w nocy budziłam i nie do końca to tak wygląda, no ale odpowiednia dawka korektora naprawdę zawsze sprawi, że nie będą myśleli, że spaliśmy po kilka godzin. Także produkt już mam rozprowadzony. Raz, dwa. No i tak jak mówię, gdzieś mi coś jeszcze tutaj na tym policzku przebija,
ale jest ok na taki dzienny makijaż, nie potrzebuję pełnego krycia a la Dermacol. No i przejdźmy teraz do podkładu, który już dopytywałyście, czyli Annabelle Minerals. Ja mam również do zestawu ich najnowszy pędzel Kabuki, który jest taki bardzo zbity, ma krótkie, mega gęste włosie. I ten pędzel ogólnie mówiąc jest w porządku i nie do końca jeszcze jestem przekonana, czy go lubię. Zużywałam go za pierwszym razem, do pokoju wpadało bardzo ostre światło i miałam wrażenie, że świecę się jak Edward ze Zmierzchu. Po prostu widziałam w tym podkładzie miliony drobinek takiego złotego widocznego brokatu, ale w jakiś magiczny sposób, kiedy rozcieramy ten podkład na twarzy, to znika. Mam już też porównanie, może będę się malowała i w międzyczasie mówiła, bo za pół godziny dobrze dałoby się wyjść. Jak go aplikuję, biorę niewielką ilość na wieczko, wcieram, wpracowuję porządnie pędzel i będę kręcić, jak ja to mówię. Jaka jest różnica pomiędzy tym podkładem, a podkładem z Lili Lolo, który uwielbiam? Podkład z Lili Lolo moim zdaniem ma większe krycie, jest bardziej trwały na mojej skórze, z tym, że to jest też podkład rozświetlający, to może od podkładu rozświetlającego nie oczekiwałabym aż tak, nie oczekiwałabym też 12-godzinnej trwałości, ale z drugiej strony byłoby miło, gdyby też ten podkład tak długo trzymał. No i tak jak mówię, nie do końca jestem przekonana, czy ten pędzel lubię, bo mam wrażenie, że jest tak mocno zbity, jakby to była taka jedna wielka gumka i można nim rozprowadzić oczywiście podkład, ale chyba wolę do aplikacji minerałów ten pędzelek z marki EcoTools, taki duży, który kiedyś wszyscy kupowali do bronzera z Chanel, tego kremowego. Podkład z Annabelle Minerals wolę nakładać w taki sposób, że pierw jakby wciskam w skórę, a dopiero później go rozkręcam i rozsmarowuję. On już wygląda bardzo naturalnie, bardzo delikatnie, jest w ogóle na skórze niewidoczny i to nie ma znaczenia, czy ja nałożę jedną czy trzy warstwy, chociaż z reguły trzech nie nakładam, po prostu dokładam jedną taką grubszą i punktowo, jeśli mam jakieś miejsca, które chciałabym zakryć, no to tam podkładu dokładam. Mam nadzieję, że już widzicie różnicę w aparacie, że skóra wygląda bardzo delikatnie, to tworzy się efekt takiego lekkiego HD. Myślę, że ten podkład rozświetlający nie będzie dobry dla osób, które mają coś do ukrycia. To będzie podkład fajny dla dziewczyn, które mają dobry stan cery, które jedynie potrzebują lekkiego wyrównania kolorytu i zależy im na tym, żeby po prostu makijaż wyglądał bardzo, bardzo naturalnie. No i porównując właśnie ten rozświetlający z Annabelle, troszkę jeszcze dosypię Minerals do Lili Lolo. Nie powiem, że jestem zawiedziona, ale po prostu bardziej mojej skórze odpowiada Lili Lolo. No i ten pędzel, tak jak mówię, nie do końca chyba się z nim lubię, bo taka właśnie gumka mi po twarzy jeździ. Dokładam jeszcze punktowo, tam gdzie chciałabym mieć większe krycie. W ciągu dnia ten podkład mi się nie waży, nie ciemnieje, nic się z nim nie dzieje. Wiecie co wam powiem? Nie potrafię nazwać wykończenia tego podkładu. Pomijając fakt, że w strefie T mam bazę matującą, no to na policzkach jej nie mam. I na pozostałej części twarzy trochę matowo nawet wygląda ten podkład. A naprawdę nałożyłam porządną pielęgnację, więc sami widzicie. Korektor również będzie korektor mineralny marka Lili Lolo w odcieniu Nude i nałożę go pędzelkiem marki Inglot 4SS. Odkręcam, naprawdę wysypuję niewielką ilość. Mam jeszcze odcień, dosłownie tyle. Mam jeszcze odcień Blondie, ale on jest zbyt jasny, taki wręcz wybielający. I ten Nude naprawdę mi się bardzo fajnie sprawdza. No i teraz zobaczcie właśnie, jak korektor mineralny wygląda pod oczami. To jest również delikatne krycie. Tutaj nie spodziewałabym się tego, że ten korektor nakładany nawet nie wiem, w kilku odcieniach wyrówna, a nie wyrówna kolory tutaj pod okiem, ale zobaczcie. Myślę, że widzicie, że jest różnica. Robić taki lekki Photoshop i bardzo ładnie, naturalnie to wygląda. Ja też od kiedy na co dzień zaczęłam używać kosmetyków mineralnych, dostaję dużo pytań w pracy o to, czy mam na sobie jakiś makijaż, bo widać, że ta skóra ładnie wygląda, że jest taka rozświetlona, wygląda bardzo naturalnie, ale nie widać samego
produktu, więc naprawdę było to o wiele, wiele lżej. Uważam, że minerały to będzie świetna opcja na okres właśnie wiosenno-letni, jeśli potrzebujecie delikatnego okrycia, a nie chcecie nakładać zbyt dużej ilości produktów na skórę. No i tyle, dosłownie wszystko tutaj już co wysypałam, to zaaplikowałam i różnica myślę, że jest. W jakiś magiczny sposób ten korektor mineralny działa i po prostu sprawia, że od razu wyglądamy lepiej. Dalej, kochani, już Wam powiem, z czego będę używała. Może bronzer, zostawmy oczy na koniec. Wróciłam teraz do bronzera od Charlotte. No zobaczcie, tyle mi go zostało, także najwyższa pora na nowo się z nim przywitać. I będę używała pędzelka od Maxi Embrush 02. Będę po prostu się teraz konturować, ocieplać, robić to, co lubię najbardziej w makijażu, tradycyjnie rosia za ucho i lecimy. Wspominałam Wam, że kupiłam paletkę od Maxineczki, bo na pewno jak wiecie, Maxi wypuściła swoją paletkę we współpracy z marką Make Up Revolution, także w pierwszej chwili tak mówię, a nie wiem w sumie, czy mi potrzebna i tak dalej, ale później stwierdziłam, że to będzie fajny po prostu materiał na filmik i zamówiłam. Może Wam tę paletkę podlinkuję w opisie na dole. Ona jest na stronie Make Up Revolution UK za cenę 10 funtów równa dyszka plus funt 95 wysyłka. I ostatnio robiłam live'a, to pytałyście się mnie właśnie, czy kupiłam, co tej paletce sądzę i tak dalej. No i powiedziałam Wam, że kupiłam paletkę właśnie pod kątem YouTube'a, żeby ją przetestować, sprawdzić i dla Was powiedzieć, czy warto, czy nie warto wykonać makijaż, sprawdzić trwałość też tych cieni. Jeśli chodzi o markę Make Up Revolution, ja aktualnie mam 3 paletki, które bardzo lubię. Sięgam po nie. Tą doskonale znacie, Sophie. Inspiracja subkulturą z Anastazji i tutaj wściekła taka czerwono pomarańczowa paletka, którą również bardzo, bardzo lubię i uważam, że marka Make Up Revolution poszła bardzo do przodu. Patrząc na to, co było na początku, jeśli chodzi o cienie, to moim zdaniem to naprawdę były, to była cena, jakość była adekwatna do ceny, a teraz jest na odwrót. Teraz naprawdę te paletki, które kosztują 4 funty, moim zdaniem mogłyby kosztować o wiele, wiele więcej, ponieważ naprawdę te cienie są fajne jakościowo, więc nie mogę się doczekać, przyjdzie, to Wam na pewno pokażę i się nią wspólnie tutaj na YouTubie pobawimy. No i zobaczcie, bronzer już nałożony, skóra jest tak delikatnie opalona, wykonturowana, naprawdę w delikatny sposób. Ja lubię ten bronzer za to, że nie można sobie nim zrobić krzywdy, nawet jeśli macie ciężką rękę i ona skórzona tak bardzo delikatnie. On ma takie minimalnie satynowe wykończenie, przez co właśnie dodatkowo tak pobudza tą skórę. To nie ma żadnych drobinek, nic tutaj nam na skórze nie lata, że tak powiem. Róż, którego użyję, to będzie róż w odcieniu Clementine z marki Lili Lolo. Róże mineralne to jest sztos. Róże z maka mogą się chować dla mnie, naprawdę ja przepadłam. I to jest taki trochę wściekły, koralowy odcień. Dosłownie odrobina z tym, tyle, więcej nie, bo to są kosmetyki bardzo napigmentowane, że naprawdę możecie sobie zrobić krzywdę i biorę pędzel od Maxi Embrush 04 i tutaj to jest idealny pędzel, ponieważ to jest taka fajna miotełka, na którą idealnie wchodzi mineralny róż. Jeszcze oczywiście ściągam nadmiar i tak delikatnie nałożymy od razu rozświetlacz. Dziękuję, mój kochany rozświetlacz marki Becca Moonstone. Tu już dosłownie nic nie ma, ale jak powiedziałam, że nie wrzucę go do denka, zanim naprawdę on nie będzie wylizany do końca. Zostało w nim go dosłownie tyle. I ostatnio pokochałam nakładanie rozświetlaczy pędzelkiem marki Real Techniques. To jest Duo Fiber Brush z tej takiej białej serii. Ten rozświetlacz długo nazywałam swoim ulubionym i naprawdę to jest drugi rozświetlacz, który ja w swoim życiu zdenkowałam i chcę go kupić ponownie. Pierwszy rozświetlacz, jaki zdenkowałam, to był MAC Soft and Gentle. Zobaczcie, ja tutaj tak naprawdę delikatnie muskam skórę. Przejdźmy teraz do oczu. Baza marki MAC. Jestem nudna, ale niczego innego nie potrzebuję. Nawet jeśli dostaję jakieś nowe bazy do testowania, to oddaję je dalej, bo wiem, że nie potrzebuję nic innego. Paletka, której użyję, to będzie moja piękna, długo wyczekiwana Huda Beauty Desert Dusk Palette.
I to jest po prostu coś pięknego, uwielbiam te kolory, zwłaszcza ten dolny rząd, jeśli potrzebuję taki szybki makijaż, który zresztą też za chwilę wykonam. I mam tutaj pędzelek od Maxi, to jest Embrush 11. Także nakładam ten najjaśniejszy cień z całej paletki pod łuk brujowy. A też pytałyście mnie na live, co sądzę o tym, że Huda wypuściła swoją pierwszą paletkę po raz drugi, że zmieniła formułę cieni i zmieniła opakowanie. Te cienie takie foliowe, brokaty, które są w górnym rzędzie, też zostały wymienione. I moje zdanie jest takie. Po co wracać do kosmetyku, który już był wydany jako pierwszy i go ulepszać? W tym momencie wszyscy powinni mieć możliwość odesłania po prostu starej palety i domagania się o nową, bo skoro do końca nie była z niej zadowolona, no to też po co to wypuszczała? Ja jestem w stanie zrozumieć, że kiedy startujemy z własną firmą, to nie mamy na początek tyle pieniędzy, żeby wszystko było może idealne i tak jak nam się marzy, ale czasem warto powiedzieć, ok, ten pierwszy produkt może nie do końca był udany, ale kolejne będą o wiele, wiele lepsze, bo po prostu was słuchamy i tak jak troszkę w tej paletce, tak, nie ma po prostu tekturki z przodu, tylko jest lusterko, które jest bardzo fajne i ma super, super rozmiar, więc ja po prostu uważam to za takie poważnie po co? Uważam, że to jest zbędne. Tym bardziej, że to jest marka, która się naprawdę rozwija, która ma rzesze swoich. Teraz nakładam ten piękny odcień Eden na całą powiekę. Tylko użyję takiego bardziej zbitego języczkowego pędzelka. To jest Glam Brush SS7. Bo uważam, że lepiej jest udoskonalać swoje kosmetyki, swoje produkty, niż przyznawać się, że dobra, faktycznie pierwszy to nie było to i ja wam teraz wypuszczę lepszą wersję, kupcie teraz drugą wersję, najlepiej kupcie drugą, jeśli macie pierwszą, żeby zrobić porównanie i tak dalej. No, te paletki kosztują po 56 funtów, to jest bardzo duży wydatek. Ja kilka miesięcy po prostu walczyłam ze sobą, żeby wydać tyle pieniędzy. Prawda, w ciągu miesiąca często wydawałam więcej niż te 56 funtów na kosmetyki, kiedy wpadałam jakiś szał zakupów i uważam, że czegoś naprawdę potrzebuję, czy na coś mam mega, mega ochotę. Ale wiecie, na jeden produkt prawie 60 funtów, to uważam, że to jest bardzo dużo pieniędzy, więc no nie wiem, ja na pewno nie będę kupowała drugiej paletki, nie będę oglądała filmików pod tytułem porównanie starej do nowej. Tak jest moje zdanie. Jestem ciekawa, jakie jest wasze na ten temat, no bo nie wiem, mi się wydaje, że lepiej iść do przodu niż cofać się i poprawić swoje pierwsze produkty. Teraz rozcieram tutaj ten piękny odcień Eden w załamaniu. Biorę jeszcze odrobinę tego samego koloru na pędzelek do blendowania, wyciągam odrobinę wyżej. Podoba mi się ten kolor do używania na co dzień, on jest taki mega wiosenny, taki ciepły. I ładnie współgra z całym makijażem, ponieważ jest tak ciepło, świeżo, koralowo i o to chodzi. Ja rano nie mam naprawdę czasu, żeby wykonywać makijaż oczu przez 20-30 minut i delikatnie tym, co mi zostało na pędzelku, jeszcze przeciągam na jeszcze dolną powiekę i biorę jeszcze odcień musk, tak, na ten sam pędzelek, niewielką ilość, tutaj naprawdę pigment się fajnie łapie. Ściągam nadmiar i celuję w samo załamanie i tak jeszcze delikatnie, tylko tutaj podkreślam załamanie, żeby to oko było tak delikatnie wykonturowane, ale niezbyt mocno. To ma być dzienny makijaż i to, co zostało na pędzlu, na dolną powiekę. Baza marki NYX Glitter Primer, dosłownie odrobina, im mniej tym lepiej. Rozcieram, żeby mieć taką samą ilość i nakładam na środek powieki, bardziej przy linii rzęs. O! I wracam do paletki i nałożę odcień Nefertiti. Dosłownie niewielką ilość, również na palec. Rozcieram i wklepuję od razu na jeszcze mokrą bazę. Wklepuję, tak wciskam. Wracam jeszcze raz do pędzelka, którym rozcierałam cienie i tyle, jeśli chodzi o makijaż oczu. I zostało nam teraz tylko brwi. I brwi, pomimo że ja mam zrobione, mam makijaż permanentny, to tak na szybko, na co dzień używam tej paletki od Flair de Force.
I to jest chyba ten odcień jaśniejszy, ale z tej jaśniejszej paletki ten ciemniejszy kolor też bardzo ładnie na moich brwiach wygląda. Biorę taki mały, skośny pędzelek, to jest chyba pędzelek marki Essence, który kupiłam już naprawdę dawno temu i nakładam na szybko ten cień. Przed ostatnim krokiem będzie nałożenie czegoś na usta i wybrałam ci błyszczek marki Charlotte Tilbury, to jest odcień Portobello Girl, który bardzo mi się podoba i też kolorystycznie tutaj będzie super pasował. Ten błyszczek ma taki delikatnie brzoskwiniowo-koralowy odcień, to nie jest taki błyszczek mocno kryjący. Ale lubię go za to, że on na ustach jest naprawdę trwały. Wystarczy nałożyć taką jedną cienką warstwę. To jest skill, malować usta i jednocześnie mówić. Wystarczy nałożyć taką jedną cienką warstwę jak ja teraz i naprawdę przez 2 godziny, 1,5 godziny ten błyszczyk na moich ustach jest i on naprawdę usta pielęgnuje. Nie lepi się i wielokrotnie Wam już go pokazywałam. Jeśli dołożycie taką drugą cienką warstwę, to zbudujecie kolor, czyli cały makijaż z odcieniach takich morylowo-koralowych, bardzo mi się podoba. Odkrycie Ameryki, czyli produkt marki Urban Decay The Sleek. To się dokładnie nazywa Makeup Setting Spray Oily Control. I muszę Wam powiedzieć, że ja dostałam ten kosmetyk naprawdę już kilka miesięcy temu od Claudii i tak od czasu do czasu go używałam, ale ostatnio trochę mocniej go przetestowałam z wieloma podkładami i muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę sztos. On sprawia, że mój makijaż przez 8 godzin wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze, a minerały w stanie naprawdę takim satysfakcjonującym na mojej skórze wyglądają dobrze przez godzin 12, więc już się tutaj popsikam. Ja do Was przyjdę dzisiaj jeszcze około godziny 17, bo później naprawdę już zmywałam swój makijaż i pokażę Wam, jak on się po prostu dzisiaj utrzymał. Tu już naprawdę słychać, że zbyt dużo go nie ma. Zapach nie jest zbyt przyjemny. Mgiełka, którą tutaj atomizer rozprowadza, jest bardzo taka delikatna, taka w sam raz, delikatniejsza niż mgiełka na przykład z Maca Fix Plus. Jeszcze czuję, że trochę tutaj tak o dookoła. I muszę Wam powiedzieć, że cena regularna tego pełnowymiarowego opakowania to jest 24 funty za 118 ml i uważam, że to jest naprawdę najlepszy kosmetyk utrwalający Wasz makijaż. Testowałam już kilka takich sprayi i nic nie sprawdzało mi się tak dobrze jak ten z Urban Decay. Bardzo popularny jest All Nighter, ale to nie jest All Nighter, tylko to jest The Sleek, także też Wam go podlinkuję w opisie na dole. I muszę Wam powiedzieć, że mój kod zniżkowy na Filmik również wchodzi na markę Urban Decay. Ja sobie właśnie zamówiłam jeszcze do kuferka na Miss, bo mówię, tutaj tego produktu już nie mam zbyt dużo, a naprawdę go potrzebuję, bo to jest sztos i będę miała pewność, że makijaż dziewczyną gdzieś się super trzymał przez cały aktywny dzień. Jeszcze mniejsze opakowanie, nie wiem jaka jest pojemność, ale to jest takie travel size i to kosztuje 10 funtów, więc jeśli nie macie ochotę, to ja Wam naprawdę mogę dziewczyny z całego serca polecić. Także ja dopijam moją już tradycyjnie zimną kawę, a z Wami się widzę pod koniec dnia i napiszcie mi, ile Wam zajmuje Wasz taki codzienny poranny makijaż. Ja naprawdę się pomaluję w te 10-15 minut maksymalnie, no ale kiedy to się siedzi, gada i tak dalej, no to schodzi zdecydowanie więcej czasu, także ja już kończę, nie chcę się spóźnić i widzimy się pod koniec dnia. Kochani, jest godzina 17. Ja już chcę zmyć swój makijaż, ale pierw Wam pokażę, jak on się pięknie na mojej skórze dzisiaj utrzymał. Jest po prostu jakby zrobiony pół godziny temu. Bardzo świeży, naturalny, delikatny rozświetlacz, jak widzicie, bronzer, róż, rozświetlacz, cienie. Wszystko na mojej skórze przepięknie się utrzymało. Jeśli chodzi o podkład mineralny, to ten z Annabelle Minerals lubi mi się troszkę szybciej wyświecać, jeśli nie nałożę podkład żadnej bazy, a jeśli nałożę bazę już taką bardziej rozświetlającą, no to też dzisiaj wyświeca. To jest, jak wiecie, podkład rozświetlający. Ja tutaj tego glow nie widzę zbyt dużo, ale że tak powiem, on z godziny na godzinę na skórze coraz ładniej wygląda, kiedy nałożę go właśnie w takiej kombinacji jak dzisiaj, czyli baza matująca z Maca i na koniec jeszcze utrwaliłam, jak widzieliście, cały makijaż produktem marki Urban Decay The Sleek, który naprawdę jest moim zdaniem sztosem i to jest cudowny taki setting spray dla wszystkich, którzy mają ochotę, żeby ich makijaż przez wiele, wiele godzin, 10 na przykład, wyglądał bardzo świeżo, więc ja Wam serdecznie polecam te dwa produkty matujące, utrwalające makijaż i to wszystko. Mam nadzieję, że film się Wam podobał, jeśli tak, to już koniecznie zostawcie drugą kciuka do góry i widzimy się w kolejnych filmikach, także buziaki, trzymajcie się ciepło, pa, pa.